Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z mądrością Kabały. Dzisiejsze spotkanie wyjątkowo nie będzie kolejną lekcją któregoś z naszych tematów, lecz jest to lekcja zupełnie oddzielna. Jest ona jednak związana z każdym z naszych tematów i oczywiście w ogóle z całą Kabałą i z naszą nauką. Nie jest to lekcja Rava Portnara, lecz w całości jest ona opracowana przeze mnie. A zainspirował mnie do tego tekst wstępu do Zoharu Balhasulama, który przepracowaliśmy niedawno w naszej akademii. We wstępie tym Balhasulam, aby pomóc nam w zrozumieniu bardzo ważnych i podstawowych kwestii dotyczących zgłębiania księgi Zohar i w ogóle Kabały, posługuje się bardzo często przykładami ze świata materialnego, w którym żyjemy. Czyli, jak mówi Kabała, Olam Haze, tego świata. Na przykład naczynie na światło duchowe porównuje on do koloru w naszym świecie, w który jakby ubiera się światło słońca. Takich porównań jest wiele we wszystkich źródłach Kabały i są one oczywiście bardzo potrzebne i pomocne, ale też niestety stwarzają niebezpieczeństwo tego, że uczący się będzie próbował materializować te opisy, zapominając o tym, że Kabała zajmuje się wyłącznie światem duchowym. Wszystkie te określenia, takie jak światło, powietrze, ziemia, morze, niebo, gwiazdy i inne elementy przyrody, części ciała człowieka, zjawiska i przedmioty materialne itd. Wszystko to należy traktować jako język gałęzi, w którym elementy świata materialnego należy traktować jako coś, co jest gałęzią, która jakby wskazuje palcem na duchowy korzeń tej rzeczy, nie ubrany w żadną formę materialną tego świata. Słowo materia w Kabale zawsze oznacza pragnienie otrzymywania napełnienia. Świat materialny w naszym ziemskim rozumieniu jest oczywiście również pewną formą przejawienia się tego pragnienia. Uczymy się tego wszystkiego na naszych lekcjach, więc, jak mówiłem, nie będę zagłębiał się w szczegóły. Chciałbym tutaj, w bardzo krótkim i ogólnym zarysie, opisać budowę całego stworzonego wszechświata z uwzględnieniem miejsca, jakie zajmuje w nim świat, zbudowany z cząstek elementarnych materii, w którym żyjemy. A ściślej mówiąc, w którym żyją nasze dusze, umieszczone w materialnych ciałach, które same w sobie tak naprawdę bardzo mało tego życia mają, zaledwie iskierkę utrzymującą ich istnienie. Nie będziemy tutaj oczywiście zatrzymywać się na każdym poziomie i opisywać go w szczegółach, bo wtedy ta lekcja musiałaby ciągnąć się w nieskończoność, podobnie zresztą jak w nieskończoność ciągną się stworzone światy. Poza tym wszystko, co powinniśmy na ten temat wiedzieć, jest już opisane w źródłach Kabały, więc po prostu nie ma sensu dawanie tutaj jakichś obszernych wykładów. Będę tylko, że tak powiem, ślizgał się po temacie. Chciałbym tutaj tylko spróbować w zarysie opisać całą, nazwijmy to, drabinę rzeczywistości, idąc od jej najwyższego szczytu, tego szczytu, o którym mówią kabaliści oczywiście, bo co jest powyżej tego szczytu, tego my nie wiemy. Do jej najniższej części, którą jest właśnie świat materialny, cielesny. Wymieniając kolejne segmenty tej drabiny i na chwilę zatrzymując się na każdym z nich, żeby opisać ich najważniejsze cechy. Można powiedzieć, że będziemy przeskakiwać na raz po 100 albo nawet więcej stopni tej drabiny. Troszeczkę bliżej przyjrzymy się tylko światu Asiya, którego częścią jest nasz świat materialny.
ale też tylko bardzo krótko i ogólnie. Lekcja będzie tylko w formie audio, chociaż mógłbym użyć tutaj pomocniczych rysunków, choćby wizerunków drzewa życia, jednak nie będę tego robił, dlatego że nawet i bez tego obawiam się, że ktoś może ulec pokusie materializowania. Zwłaszcza kiedy pod koniec będę mówił o budowie świata Asiya i o duchowych podstawach materii. Zaczniemy od samego początku, od samej praprzyczyny istnienia całej rzeczywistości, czyli od jej Stwórcy, którego zazwyczaj wszyscy nazywamy ogólnie Bogiem. Kim on jest i skąd się wziął? Jaki on jest? Co mówi o tym Kabała? Otóż wszyscy najwięksi kabaliści, w tym mędrcy, którzy osiągnęli najwyższe poziomy poznania rzeczywistości, wszyscy oni zgodnie i kategorycznie twierdzą, że sam Stwórca jest niepoznawalny. Czyli to, kim on jest, sam dla siebie, jaka jest jego istota, którą w Kabale nazywamy Acmuto, jest absolutnie niepoznawalne i jest poza zasięgiem percepcji jakiejkolwiek stworzonej istoty. Włączając w to istoty z najwyższych poziomów świata duchowego. Wszystko, co może poznać i powiedzieć stworzenie o Stwórcy, jest to tylko i wyłącznie to, w jaki sposób odkrywa się on temu stworzeniu w jego organach odczuwania, które zresztą także przez tego Stwórcę zostały stworzone. I wychodząc z tego, czyli z tego właśnie odkrycia w swoich własnych organach postrzegania, podkreślam, że nie jest to żadne filozofowanie ani domysły, tylko autentyczne odkrycie. W Kabale jest to wręcz żelazna zasada. Istnieje taka powszechna opinia, że Kabała jest systemem mistycznym pełnym mglistych tajemnic i niejasności. Nie jest to prawdą. W Kabale na coś takiego nie ma miejsca. Kabalista zawsze mówi tylko to, co sam świadomie i w 100% poznał. Z tym, że zrozumienie tego, co on mówi, jest kwestią poziomu zrozumienia specyficznego języka kabały, a przede wszystkim poziomu człowieka, który tego języka słucha. Tak więc, wychodząc ze swojego odkrycia, mędrcy mówią, że Stwórca jest praprzyczyną istnienia wszystkiego, co istnieje. I tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na bardzo ważną, powiedziałbym nawet, że fundamentalną różnicę pomiędzy Stwórcą a Stworzeniem. Otóż Stwórca jest przyczyną istnienia samego siebie, czego żadne stworzenie powiedzieć o sobie nie może. Mówią też kabaliści, że Stwórca stwarza i utrzymuje przy istnieniu cały wszechświat i ożywia wszystkie istniejące w nim istoty. Jest jedynym źródłem życia. Stwórca jest ponad wszystkim i nie ma niczego ponad nim. Oczywiście słowo ponad używamy tutaj w znaczeniu jakościowym, a nie materialnym. Jest on absolutną pełnią, doskonałością i nie ma w nim żadnego niedostatku. Stwórcy nie można porównać do jakiejkolwiek istoty stworzonej ani do żadnej, uchowaj Boże, formy materialnego obrazu i nie może dotknąć go żadna myśl ani żadne wyobrażenie. Przypominam, że te opisy, które teraz wymieniłem,
również nie określają samej istoty Stwórcy, lecz to, co dane było poznać kabalistom, w jaki sposób On się przed nimi odkrył. Mówiąc krótko, istota Stwórcy sama w sobie jest dla nas po prostu niepoznawalna. I trzeba się z tym pokornie pogodzić. Żaden poważny kabalista nie zajmuje się badaniem istoty Stwórcy i nawet rozmyślanie o tym jest w kabale zabronione. Stwórca odkrywa się nam tak, jak On sam chce nam się odkryć i my odkrywamy Go w kabale za pośrednictwem imion, sfirot i tym podobne. I robimy to na naszych lekcjach. A odkrycie to jest coraz większe na miarę naszego rozwoju i na miarę tego, jakiego odkrycia jesteśmy godni. A gdzie i kiedy odkrywanie to się kończy, tego nie wiemy. Być może, że nie kończy się ono nigdy. Ale my teraz na tym się zatrzymamy, bo jak to mawiał nasz nauczyciel Ari, wedaj bazę. I wystarczająco o tym. I teraz od Stwórcy, od Jego niepoznawalnej istoty, wychodzi pierwszy stworzony świat nazywany Olam Ein Sof, co znaczy świat nieskończoności, czy też może bardziej dosłownie świat nie mający końca. Samo słowo świat w języku hebrajskim olam pochodzi od słowa oznaczającego ukrycie. Świat nieskończoności jest już pewnym ukryciem, za którym jest ukryta niepoznawalna istota Stwórcy. I dotyczy to każdego kolejnego świata, który także jest kolejnym, coraz to grubszym i większym ukryciem, zasłaniającym wyższy świat i jakby ubierającym się na niego. Pamiętajmy, że w kabale ubierać jakiś poziom, to znaczy poznać ten poziom, połączyć się z nim, ale też zasłonić ten poziom przed niższym poziomem. Zawsze niższy ubiera wyższego, a wyższy ubiera na siebie niższego i jakby świeci wewnątrz niego, dając mu życie na podobieństwo duszy ubranej w ciało. I tutaj trzeba dodać coś bardzo ważnego, o czym uczyliśmy się w Ets Chaim. Światy ubierają się na siebie jakby w dwóch kierunkach. W pierwszym Ein Sof otacza wszystko i każdy kolejny świat jest wewnętrznym w stosunku do niego, aż do naszego najniższego świata, który jest w samym centrum. A drugi, kiedy Ein Sof znajduje się w centrum, a każdy kolejny świat ubiera się jako zewnętrzny w stosunku do niego, aż do naszego świata, który tutaj także jest światem najniższym, ale najbardziej zewnętrznym. Obydwa te kierunki istnieją razem i przenikają się wzajemnie. Wielcy kabaliści świat Ein Sof nazywają Ein Sof Baruch Hu, czyli nieskończony, błogosławiony On, co wskazuje, że świat nieskończoności jest dla nas tożsamym ze Stwórcą. Świat nieskończoności zawiera w sobie cały stworzony świat w swojej ostatecznej, doskonałej formie, w zamyśle stworzenia znajdującym się u samego Stwórcy. Świat nieskończoności sam w sobie również jest dla nas absolutnie niepoznawalny. I podobnie jak sama istota Stwórcy odkrywa się nam w niższych światach, w które się ubiera.
i tylko poprzez nie możemy go poznawać. Balhasulam wyjaśnił nam to już we wstępie do Zoharu, więc proszę sobie przesłuchać tę lekcję, a tutaj w skrócie wymienię, co kabaliści mówią o Ein Sof. Mówią oni, że w Ein Sof jest Hu Ushmo Echad. On i imię jego jednością. Gdzie on jest to światło wychodzące z istoty błogosławionego, a imię jego jest to pragnienie otrzymania tego światła, które jest tam całkowicie połączone ze światłem, zlane z nim w jedność i nawet w najmniejszym stopniu nierozróżnialne od niego. Ein Sof jest zamysłem stworzenia, gdzie całe stworzenie znajduje się już w swojej ostatecznej, ukończonej i doskonałej formie w zamyśle Stwórcy. I proszę sobie nie wyobrażać, że jest to jakaś forma niedoskonała w stosunku do naszej rzeczywistości, bo jest wręcz przeciwnie. Rzeczywistość w zamyśle Stwórcy jest nieskończenie bardziej rzeczywista jak nasza rzeczywistość. Kabaliści mówią, że Stwórca zapragnął stworzyć stworzenie i napełnić je absolutną pełnią i doskonałością. I jest to zamysłem stworzenia, który u Stwórcy nie wymaga ani czasu, ani przestrzeni, ani czegokolwiek innego, lecz realizuje się natychmiast w jednym momencie w swojej ukończonej i doskonałej postaci. I to jest właśnie świat Ein Sof. Można też powiedzieć, że w Ein Sof znajdują się Stwórca i stworzenie zlane ze sobą w absolutnej jedności. W ogóle Ein Sof jest to niekończąca się jedność. Coś jak niekończące się przeźroczyste światło, w którym wszystko jest jednakowo przeźroczyste i nie ma żadnego elementu, który można by w jakiś sposób oddzielić od reszty Ein Sof. Podczas gdy w innych światach występuje już wielość, podział, który zwiększa się w miarę oddalania się od Ein Sof i największy jest on w świecie materialnym, gdzie osiąga podział, który jest całkowicie przeciwny do nieskończonej jedności w Ein Sof, czyli podział na nieskończoną liczbę oddzielnych elementów. To stwierdzenie wymaga pewnego uściślenia, dlatego że materia sama w sobie nie może być nieskończona, ale nie będziemy się tutaj tym zajmować. Jeżeli kogoś z Was interesują takie kabalistyczno-filozoficzne dociekania, to mogę polecić na przykład pracę Ramchala, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Jego teksty naprawdę bardzo dużo wyjaśniają. A my zajmijmy się dalej ogólnym zarysem. Mówią też kabaliści, że Ein Sof jest duszą wszystkich dusz. Absolutnie wszystko, co istnieje, wychodzi z Ein Sof i nie ma żadnej, nawet najmniejszej cząsteczki w stworzonych światach, której nie ma w Ein Sof. Światło Ein Sof jest istotą wszystkiego i otacza wszystko, i podobnie jak Stwórca, z którego wychodzi, jest przyczyną wszystkiego, co istnieje. Jak uczyliśmy się w Ets Chaim, Ein Sof otacza wszystkie światy jako światło otaczające i jednocześnie znajduje się wewnątrz wszystkich światów jako proste światło kawa. Tak więc wszystko, co istnieje, istniało lub będzie istnieć, włącznie z nami samymi,
a przede wszystkim naszymi duszami, jest już stworzone w Ein Sof w swojej ukończonej, doskonałej formie i jakby opuszcza się w coraz niższe światy, oddalając się od swojej doskonałości, aż dostaje się do świata materialnego, najniższego ze wszystkich, i zaczynając stąd, każda dusza musi teraz powrócić do swojego doskonałego stanu, własnym wysiłkiem pokonując wszystkie oddzielające ją od niego stopnie. Nasuwa się oczywiście pytanie: skoro dusza jest już stworzona doskonałą, to po co to wszystko? Odpowiedź na to pytanie nie jest tematem naszej lekcji, ale dam Wam troszeczkę do myślenia. Powiedziałem przed chwilą, że Bóg jest doskonały i jest On sam przyczyną swojego własnego istnienia i że pragnie On napełnić stworzenie doskonałością taką, jaką On sam jest napełniony. No bo przecież doskonały Stwórca nie może stworzyć niedoskonałego stworzenia, bo wtedy przestałby być doskonałym. Logiczne, prawda? A skoro tak, to z tego wynika, że doskonałe stworzenie to takie, które również będzie przyczyną swojego własnego istnienia, podobnie jak sam Stwórca. Oczywiście podobnie to nie znaczy, że stworzenie stanie się Stwórcą, jak tego niektórzy uczą. Broń Boże, żeby ktoś tak pomyślał. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. I w tej ostrożności trzeba też pamiętać, że w Ein Sof wszystko, co odnosi się do Stwórcy, jest to już to, co odnosi się także do stworzenia, a nie do samej czystej istoty Stwórcy, bo ona jest już ponad Ein Sof i jest niepoznawalna, jak mówiliśmy wcześniej. I my na tym się zatrzymamy, bo i tak już za bardzo odeszliśmy od tematu. Odsyłam Was oczywiście do naszych innych lekcji, na których poznajemy to wszystko powoli i bardziej dokładnie, a także oczywiście do innych źródeł. Ja tutaj tylko tak powierzchownie przebiegam przez te poziomy, dotykając zaledwie niektórych rzeczy. Kolejnym segmentem naszej drabiny rzeczywistości jest świat, który, jak my mówimy, ubiera się na świat nieskończoności. Jest to świat Adam Kadmon, co oznacza człowiek pradawny lub też człowiek pierwotny, przedwieczny albo też praczłowiek, praforma człowieka. Adam Kadmon jest to nadal jeszcze cały czas, podobnie jak Ein Sof, segment drabiny rzeczywistości, który jest daleko, daleko powyżej naszego postrzegania. I jako sam w sobie, Adam Kadmon jest segmentem niewidocznym i niepoznawalnym. Adam Kadmon jest w zasadzie dla nas światem nieskończoności, ponieważ na niego się ubiera. Oczywiście należałoby to uściślić, no bo przecież nieskończoności nie można ubrać, czyli ograniczyć w jakikolwiek sposób. Ale to już nie teraz. Powiem tylko w skrócie najważniejsze, że świat nieskończoności nie zmienia się i cały czas zawiera w sobie całą rzeczywistość w stanie niepodzielnej jedności. A każdy kolejny niższy świat i poziom oddzielony jest od Ein Sof tylko w odczuciu stworzeń znajdujących się na danym poziomie. W świecie nieskończoności naczynia, czyli pragnienia otrzymania światła, są, jak mówiliśmy, całkowicie zlane w jedności ze światłem. I w świecie Adam Kadmon nadal są one niewidoczne i nieodróżnialne od światła. Dawni kabaliści nazywają Adama Kadmon Cach Cachot. Można to przetłumaczyć jako czysta
czystość albo przeźroczysta przeźroczystość, czyli inaczej światło ubrane w światło. Warto przypomnieć sobie tutaj porównanie, którego użyłem na jednej z lekcji, do częściowego zaćmienia słońca, gdzie bardzo minimalnie zmniejszone światło jest już jakimś brakiem i naczyniem w porównaniu do pełnego światła słońca, chociaż różnica pomiędzy dwoma stanami jest w ogóle niezauważalna. Adam Kadmon otrzymuje światło. Tutaj oczywiście słowo światło używamy w znaczeniu kabalistycznym, światło Stwórcy. Nie mówimy tutaj o świetle słońca, gwiazd czy jakimś innym materialnym świetle. Tutaj nie będę tego tłumaczył, uczymy się tego na lekcjach. Adam Kadmon otrzymuje światło ze świata nieskończoności i od niego światło idzie do wszystkich niższych światów. Każdy kolejny stopień każdego coraz niższego świata jest ubraniem, jakby filtrem, zasłaniającym światło Ein Sof, które jest tak gigantycznie wielkie, że żadne stworzenie nie jest w stanie go otrzymać i poznać bez tych zasłon. No bo przecież otrzymać i poznać to znaczy zamknąć, wydzielić coś w jakichś organach odczuwania, na przykład w umyśle. A jak można wydzielić cokolwiek z nieskończonej jedności? Można porównać to do tego, jak człowiek nie może patrzeć bezpośrednio na tarczę słońca, bo po prostu oślepnie i musi patrzeć przez odpowiednie filtry. Z tym, że światło Słońca dociera do nas, do Ziemi, tylko w bardzo maleńkiej części i w postaci już bardzo osłabionych odbić, które przeszły przez pole magnetyczne i atmosferę Ziemi. No i dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie wydzielić w tym świetle jakieś kolory, odcienie i tym podobne. I dodać tu należy, że światło i całe promieniowanie Słońca i wszystkich innych gwiazd z całego kosmosu w porównaniu do duchowego światła Ein Sof jest według kabały ciemnością i brakiem światła. I tutaj potrzebna jest naprawdę wielka wyobraźnia, żeby uzmysłowić sobie choć trochę, o czym my tutaj rozmawiamy. Ale nie zatrzymujmy się, bo Adam Kadmon, jak mówiłem, jest jeszcze daleko poza granicami naszego postrzegania, a to wszystko, co jest nam dane poznać z tych wysokich miejsc, poznajemy powoli na naszych lekcjach od kabalistów. Kolejnym segmentem naszej drabiny rzeczywistości jest świat Acilut. Świat Acilut ubiera się na świat Adam Kadmon, a nazwa jego pochodzi od słowa promieniowanie, a także od słowa eclo, co znaczy u niego, blisko niego. Wskazuje to na to, że świat Acilut jest cały czas jeszcze światem czystego światła i znajduje się u Stwórcy. To jeszcze nie jest świat bezpośrednio odnoszący się do stworzenia. I Acilut sam w sobie nadal jeszcze jest to segment drabiny niepoznawalny i pozostający poza naszą percepcją. Balhasulam we wstępie do Zoharu porównuje Acilut do białego, przeźroczystego światła, które ubiera się w kolory światów niższych. I tylko w ten sposób jest poznawane przez stworzenia. Różnica pomiędzy światem Acilut a światami niższymi polega na tym, że w Acilucie w zasadzie pojawiają się już odróżnialne naczynia. Jednak naczynia otrzymywania są tu jednocześnie
naczyniami oddawania. I nie ma tam prawdziwego masachu, czyli bariery zatrzymującej światło. Tam nic nie pochłania światła i dlatego czyste światło Ein Sof zapełnia w całości świat Acilut. Ale nie wychodzi poniżej Malchut Aciluta, pod którą znajduje się Parsa, czyli taka właśnie bariera, granica oddzielająca świat Acilut od niższych światów. Światło Ein Sof ubiera się na zondę Acilut, a niższe światy mogą otrzymać je tylko poprzez świecenie naczyń Aciluta w niższych światach, na ich miejscu, albo kiedy wznoszą się i otrzymują światło na poziomie Aciluta. Kolejnym segmentem drabiny jest ubierający się na świat Acilut świat Bria. Świat Bria jest to pierwszy segment, który można już w jakiś sposób odnieść do stworzenia. Coś, co jest stworzone. W świecie Bria pojawiają się już naczynia otrzymywania, które oddzielają stworzenie od stwórcy. O ile w świecie Acilut połączenie ze stwórcą jest nieprzerwanie, cały czas, i cały świat Acilut jest to boskość, o tyle w świecie Bria to połączenie już nie jest stałe, lecz przerywane stanami oddzielenia światła od naczynia. Na przejściu od świata Acilut do świata Bria odbywa się coś, co w kabale nazywa się odcięcie dusz. Nie będziemy się na dłużej zatrzymywać przy każdym świecie. Może się to wydać dziwnym, bo dłużej mówiłem o światach, które są niepoznawalne, a o niższych nie mówią nic. Ale nie ma w tym nic dziwnego, bo o ile wszystko, co wiemy o wyższych światach, można zmieścić w kilku zdaniach, o tyle o niższych światach kabaliści napisali wiele grubych ksiąg i jest w nich wszystko, co powinniśmy o nich wiedzieć. Więc analizowanie ich tutaj po prostu nie ma sensu. I jak dojdziemy do ostatniego świata duchowego, to postaram się jeszcze dać ogólną charakterystykę wszystkich światów. Przejdziemy teraz do następnego, niższego segmentu drabiny rzeczywistości, którym jest ubierający się na świat Bria, świat Jecira. Świat Jecira jest światem formowania, kształtowania. Ostatnim, najniżej położonym światem duchowym, ubierającym się na świat Jecira, jest świat Asiya, którego nazwa pochodzi od słowa czyn, działanie. Częścią świata Asiya jest także świat materialny, w którym żyjemy. Za chwilę dowiemy się, jaką częścią. Ale teraz podsumujmy. Jest niepoznawalna istota Stwórcy, świat nieskończoności, świat Adam-Kadmon i świat Acilut, które same w sobie są dla nas niepoznawalną boskością, oraz światy Bria, Jecira i Asiya, które już odnoszą się do stworzenia. W kabale opisujemy te światy, posługując się czteroliterowym imieniem Stwórcy Yud, Hej, Waw, Hej, językiem Sfirot i Parcufim, czy też innymi terminami. W każdym świecie jest odpowiadający mu poziom duszy, otrzymującej określony poziom światła. Tutaj podsumuję tylko w dużym skrócie. Istoty Stwórcy i świata nieskończoności nie można opisać żadnym ludzkim językiem, symbolem czy obrazem, ponieważ są niepoznawalne i są ponad naszą percepcją. Świat nieskończoności jest duszą wszystkich dusz. Świat Adam-Kadmon jest to czubeczek litery Jud,
jakby punkt, z którego ona wychodzi z białego tła. Jest to sfera Keter, korona, ponieważ jest światem pierwszym, najwyższym i otacza wszystko, co jest stworzone. W Adam Kadmon jest poziom duszy i światło Yehida. Jest to korzeń wszystkich dusz. Świat Acilut jest to litera Jud w imieniu Hawaja, sfera Chochma i światło Chaja, światło życia. Świat Bria jest to wyższa litera Hej w imieniu, sfera Bina i światło Neshama. I to jest właśnie dusza, najwyższy poziom duszy, o którym możemy mówić, dostępny dla stworzenia przed ostateczną naprawą. Czyste światła i poziomy duszy Chaja i Yehida są dla nas niedostępne, a kiedy mówimy w Kabale o tych poziomach, to mówimy o ich włączeniu w poziomy niższe, czyli poziom Chaja i Yehida znajdujący się w poziomach Neshama, Ruach i Nefesh, a nie mówimy o samych czystych Chaja i Yehida. Świat Yetzira jest to litera Waw i sfira Tiferet, nazywana też Zeir Anpin, zawierająca w sobie sześć sfirot i jest tu światło Ruach. Nazywamy je też czasem określeniem Duch. Świat Asiya jest to niższa Hej w imieniu, sfira Malchut i światło Nefesh, najniższy poziom duszy. Wszystkie te cztery światy są to światy duchowe. Każdy z nich jest kolejnym, coraz to większym ukryciem Stwórcy, jakby filtrem przepuszczającym tylko tyle światła z nieskończoności, ile są w stanie otrzymać istoty znajdujące się na każdym z poziomów. Każdy kolejny niższy świat ubiera się na wyższy świat i jest jakby jakościowo mniejszym odbiciem świata wyższego. I tutaj potrzebne jest pewne ważne uściślenie, które jest często pomijane w źródłach, bo zazwyczaj mówi się, że niższy świat, czy też parców, ubiera się na siedem niższych sfirot wyższego. Dokładnie jest tak, że niższy świat ubiera się na siedem niższych sfirot Malchut wyższego. A nawet nie na same te sfiry, bo one same pozostają na swoim miejscu, lecz można powiedzieć, że na odblask od tych sfirot. I one stają się keterem niższego świata. Ale tutaj nie ma miejsca na szczegóły. I jeszcze jedno ważne uściślenie. Kiedy opisujemy kolejne światy, to wychodzimy oczywiście od naszych ludzkich, materialnych zasad percepcji i opisywania świata, opartych na zasadach czasoprzestrzennych, czyli każdy kolejny świat wyobrażamy sobie jako na przykład oddzielne drzewo z 10 sfirot położone wyżej albo obok, albo nakładamy je na siebie, umiejscawiamy je na strzałce czasu, każde w innym miejscu, podczas gdy, jak mówi Kabała, w duchowym nie ma miejsca i czasu takiego jak w świecie materii, którym, zresztą jak również wiemy, Kabała się nie zajmuje. W rzeczywistości duchowej kolejne światy, parcufy, wszystkie niezliczone detale wszystkich światów oddzielają się od siebie nie czasem i przestrzenią, lecz różnicą właściwości pomiędzy nimi oraz na zasadzie przyczyny i skutku. A dopiero w świecie materialnym te parametry materializują się i odczuwane są przez nas, przez nasze zmysły, jako czas i przestrzeń. W rzeczywistości wszystkie te światy i ich detale jakby przenikają się wzajemnie i istnieją jednocześnie,
łącząc się i oddzielając tylko różnicą właściwości. I tutaj mamy ogromną trudność, ponieważ zrozumienie i odczucie tego przez człowieka w pełni jest praktycznie niemożliwe. A nawet w niewielkim stopniu przychodzi niełatwo i nieszybko. Podsumowując dalej, wszystkie światy są zbudowane na tej samej zasadzie i mają taką samą strukturę. Każdy świat składa się również z 10 sfirot i tutaj uwaga, coś co jest bardzo ważne odnośnie naszego tematu, czyli wielkości wszechświata i miejsca, jakie zajmuje w nim materia. Każda z 10 sfirot w każdym ze światów również składa się ze swoich własnych 10 podsfirot i każda z tych podsfirot również składa się ze swoich własnych 10 podsfirot. I każda z tych również składa się z 10 i tak jest do nieskończoności. Czyli cały wszechświat jest czymś w rodzaju gigantycznego fraktala, który rozciąga się w nieskończoność we wszystkich możliwych kierunkach. I jak mówi nasz nauczyciel Ari, cały stworzony wszechświat składa się z nieskończonej ilości światów, z nieskończoną ilością detali. I w tym miejscu, praktycznie rzecz biorąc, możliwości ludzkiego umysłu i wyobraźni są zbyt małe, żeby móc chociaż dotknąć tej nieskończoności. W Kabale mówimy też, że każdy świat składa się z parcufów, czyli takich jakby duchowych bytów, które mogą otrzymywać światło Stwórcy. Na ogół wymienia się ich 5. Arich Anpin, Abba, Ima, Zeir Anpin i Malchut. Ale tak naprawdę jest ich w każdym świecie dokładnie 12, dlatego że jest jeszcze Atik, którego się nie wymienia, oraz dodatkowy parców z 7 niższych sfirot Biny, Ishsut. Jest to 6 podstawowych parcufów, z których każdy ma swoją męską i żeńską część. I ja je tutaj wymienię, bo rzadko są one wszystkie wymieniane. Jest to Atik i jego Nukwa, czyli jego żeńska część. Arich Anpin i jego Nukwa. Abba i Ima, czyli ojciec i matka. Izrael Saba i Tfuna. W tłumaczeniu jest to Stary Izrael i Mądrość. Izrael i Lea, nazywane też Duże Zon, czyli Zeir Anpin i Nukwa, oraz Jakow i Rachel, nazywane Małe Zon, parców Malchut. Na koniec dam jeszcze takie dość dobre porównanie, które spotkamy też u Balhasulama. Jeżeli stworzenie świata przyrównalibyśmy do budowy domu w naszym świecie, to wtedy świat nieskończoności i Adam Kadmon jest to pierwsze, pierwotne pragnienie zbudowania domu, które powstaje w umyśle budowniczego. Powiedziałbym, że jest to coś w rodzaju wizji, w której ojciec ma jakieś bliżej nieokreślone odczucie tego przyszłego domu i żyjącej w nim szczęśliwej rodziny. To odczucie nie jest jeszcze ubrane w żadną konkretną formę. Z tym, że u Stwórcy ta pierwotna wizja jest już jednocześnie zrealizowaną, realną rzeczywistością. Bez porównania bardziej rzeczywistą jak nasza rzeczywistość, a nie tak jak w tym ziemskim przykładzie. To jest tylko przykład. Świat Acilut w naszym przykładzie jest to już, można powiedzieć, pierwotne pragnienie,
i nieokreślona wizja ubrane w myśl. Jest to już realizacja zamysłu, ale jeszcze tylko w myślach budowniczego. Nadal nie ma to jeszcze żadnej formy zewnętrznej. Kolejny świat, Briya, jest to już coś w rodzaju nakładającego się na myśli obrazu tego przyszłego domu. Można powiedzieć, że jest on już stworzony, jest światem, który wychodzi na zewnątrz poza istotę Stwórcy i odnosi się już do stworzenia, ale jego istnienie jest jeszcze tylko potencjalne. Myśl otrzymuje tu już jakąś formę, w której może się przejawić na zewnątrz, na przykład w formie liter, kształtów, kolorów i tym podobne. Może się przejawić, ale jeszcze nie jest przejawiona. Przejawiona staje się dopiero wtedy, kiedy jest w jakimś stopniu postrzegana przez stworzenie. A do tego momentu cały czas jest to jeszcze świat znajdujący się w całości u Stwórcy, co dotyczy zresztą każdego ze światów duchowych. Kolejny świat, Yetzira, jest już światem formowania, w którym obrazowi nadaje się jakąś określoną formę. To już jest projekt, gdzie powstają konkretne elementy domu, w konkretnym kształcie, z konkretnych materiałów i detali. Ale jeszcze cały czas jest to jakby architektoniczny projekt w umyśle budowniczego. On już wie, jaki element z czego będzie zrobiony, jak będzie wyglądał, jaką rolę będzie spełniał itd. Budowniczy wie już, że ściany będą z cegieł, sufity z desek, cegły będą wypalane z gliny, a deski będą dębowe. Ale nie ma jeszcze materialnych cegieł i desek leżących na placu budowy. Realne materiały pojawiają się dopiero w świecie Asiya, w świecie czynu. Jak mówimy, Stwórca świat stworzył, Briya, uformował, Yetzira i uczynił, Asiya. A bardziej prawidłowo mówiąc, cały czas to wszystko robi. W Asiya jest już realizacja pierwotnego zamysłu. Początkowo jest to tylko projekt narysowany na papierze, potem materiały i konkretna budowa domu, aż do jego ukończenia w ostatecznej materialnej formie. Z tym, że słowo materia rozumiemy tutaj nadal cały czas w kategorii duchowej, która dopiero w swojej ostatniej, najniższej formie przejawia się jako materia, z której zbudowany jest otaczający nas świat materialny i nasze ciała. I wtedy dopiero do tego domu wchodzą ludzie. Czyli ojciec, który zbudował dom, matka, potem pojawiają się dzieci, wnuki. Każdy z nich spełnia swoją rolę i otrzymuje jakieś swoje napełnienie. Czyli, jak to się mówi, żyją w tym domu długo i szczęśliwie. I to właśnie ci ludzie dają temu domowi życie. Bez nich ten dom i wszystkie etapy jego budowy nie mają żadnego sensu i praktycznie nie istnieją. Kiedy ludzie opuszczą dom, to zamieni się on z powrotem w proch, z którego powstał. Tak samo jak ciało zamienia się w proch, kiedy opuszcza je dusza. I to właśnie dusze dają życie światom. I dlatego Zohar zajmuje się głównie tym, co od światów otrzymują dusze, a nie samymi światami. Chociaż oczywiście również je opisuje. Świat materialny odgrywa tu taką rolę, jak cząstki, z których zbudowane są na przykład cegły w życiu ludzi zamieszkujących dom. Na każdym etapie i w każdym świecie są istoty,
i siły, które uczestniczą w całym procesie stwarzania i podtrzymują istnienie całej tej struktury światów. Wszystkie te siły i różnego rodzaju stworzenia, można powiedzieć byty duchowe, są to tak naprawdę różne formy oddziaływania samego Stwórcy na świat i na duszę, postrzegane przez nas w różnych jakościach. Istoty w świecie Acilut kabaliści nazywają Neecalim, czyli wypromieniowani. Można by określić je jako istoty zbudowane jeszcze tylko, albo raczej należałoby powiedzieć aż tylko z czystego światła Stwórcy i połączone z Nim. Istoty w świecie Bria nazywają się Serafim, co oznacza płonący, spalający. W świecie Jecira są to Malachim, czyli aniołowie. W świecie Asija są to Ofanim, od słowa koło, ale bardziej należy kojarzyć to z takimi określeniami jak cykl, cykliczny proces. Poza tym, tak samo jak w naszym świecie są ludzie, którzy znają się na budownictwie, tak samo są też i kabaliści, którzy poznali budowę wszystkich światów. Ale kabała zajmuje się przede wszystkim tym, co w tych światach otrzymują dusze. Podobnie jak w naszym świecie piszemy książki i robimy filmy przede wszystkim o życiu ludzi, o ich przygodach, przeżyciach, odczuciach i tym podobne. Oczywiście książki o budownictwie też powstają, ale to tylko na marginesie. Ten przykład można oczywiście jeszcze bardzo długo rozbudowywać, ale to już każdy z Was może sobie sam nad nim pomedytować. Czasem te porównania występują w trochę innej formie, na przykład świat Bria jest porównywany do myśli, świat Jecira do mowy, a świat Asija do działania. Ale pamiętajmy, że w każdym przypadku są to tylko i wyłącznie mniej lub bardziej udane porównania. Ja myślę, że na tym się zatrzymam, bo i tak powiedziałem dużo więcej, jak miałem zamiar na początku, chociaż i tak było to w sumie tylko takie muśnięcie powierzchni całego tematu. Teraz ogólna budowa świata Asija. Świat Asija jest także, tak samo jak wyższe, światem duchowym, ale jako jedyny zawiera w sobie także świat materialny. Świat Asija składa się z 7 galgalim, czyli inaczej sfer. Użyć można też określenia niebiosa, nieboskłony. W języku hebrajskim galgalim od słowa galgal, oznaczającego właśnie kulistą sferę. I chociaż każda sfera może odpowiadać jakiejś sfirze w kabalistycznym znaczeniu tego słowa, to nie należy mylić tych pojęć. Sfira i sfera to są dwie różne rzeczy. Tak się zazwyczaj ogólnie mówi, że jest ich 7, ale jak wiemy, każdy świat składa się z 10 sfirot. I tutaj tak naprawdę także jest ich 10, dlatego że pierwsza, najwyższa sfera, otaczająca cały świat Asija, pierwszy nieboskłon, zawiera w sobie 3 pierwsze sfiry wymieszane ze sobą. Ta sfera nazywa się Aravot i jest to 3 sfery połączone i jakby wymieszane w jedną całość. Jest to sfera Sechel, rozumu, umysłu, sfera Makif, otaczająca. Widziałem też nazwę Galgal Hayomi, czyli można powiedzieć sfera dni. I sfera Mazalot, sfera losów, albo inaczej sfera zodiaku. I tutaj, uwaga, nie jest to zodiak, który znamy z astrologii. Od tego jesteśmy jeszcze bardzo daleko.
jest to jeszcze bardzo wysoki, duchowy obszar świata Asija, który jest korzeniem sił, właściwości, które astrologia utożsamia ze znakami zodiaku. A siły te i właściwości schodzą tutaj z jeszcze wyższych poziomów, o których mówiliśmy. Tutaj, na tym poziomie, nie ma jeszcze żadnej materii, gwiazd i tym podobne. Następnie mamy kolejne sfery, które nazywają się, idąc od góry, Mahon, Maon, Zewul, Szechakim, Rakija i Wilon. Spotkać można również inne wersje tych nazw. Wszystkie sfery, czyli Galgalim, odpowiadają siedmiu kolejnym sfirom świata Asija. Heset, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod i Malchut. A także kojarzone są one z obiektami naszego Układu Słonecznego. Idąc od góry, są to Szabtaj, Saturn, Cedek, Jowisz, Maadim, Mars, Hama, Słońce, Noga, Wenus, Kochaw, Merkury i Lewana, Księżyc. I jeszcze raz uprzedzam, że nie mówimy tutaj o materialnych obiektach w kosmosie, lecz o duchowych siłach i właściwościach, które nie są jeszcze ubrane w żadną formę materialną. Materialne planety i inne obiekty jest to już ostateczna, najniższa forma materialna przejawienia się tych sił w naszym świecie. A tutaj są to, można powiedzieć, sfery wpływu niewidzialnych jeszcze sił otaczające nasz materialny świat, które czasem przedstawiane są jako otaczające go kolejne kuliste sfery, podobne do przedstawień geocentrycznej budowy świata. Oczywiście nie znaczy to, że kabaliści myślą, że Słońce krąży wokół Ziemi. Mówimy tutaj o sferach wpływu duchowych sił na nas, znajdujących się na Ziemi. I w stosunku do nas przedstawiamy je, wyobrażamy je sobie jako otaczające nas koliście sfery. Ktoś, kto patrzy na rysunki takich sfer spotykane już w najstarszych źródłach kabały, a nie wie, o czym one mówią, może błędnie pomyśleć sobie, że przedstawiają one fizyczną budowę kosmosu. A co do budowy Układu Słonecznego według kabalistów, to proszę sobie spojrzeć na bardzo stary kabalistyczny diagram nazywany Drzewo Życia, spotykany już w najstarszych źródłach, istniejących na długo przed tym, zanim jakikolwiek astronom się urodził. Sfirotom na Drzewie Życia od dawien dawna przypisywane są planety w sposób dokładnie odzwierciedlający faktyczną budowę Układu Słonecznego. Z Tiferet, czyli Słońcem w środku, dokładnie tak samo jak w rzeczywistości pomiędzy Ziemią, czyli Malchut, są Księżyc, Wenus i Merkury, czyli Jesod, Necach i Chod, a poza Tiferet, czyli Słońcem, patrząc od nas, oczywiście z Ziemi, są pozostałe planety. No i dodać należy, że sfiroty na Drzewie Życia zawsze, jak tylko było to możliwe, przedstawiane były i opisywane jako sfery, kule. Ale jak już mówiłem, rzecz tutaj nie idzie o materialnych kulach, planetach czy ich orbitach. Na jednej z lekcji Etzhaim, Ari, opisując sfiroty i gulim, użył porównania do sfer niebieskich i nieboskłonów otaczających nasz świat. Raf powiedział wtedy, że Ari mówi o siłach poziomu świata Asija. I Raf miał na myśli te właśnie poziomy sił, o których teraz mówimy. Następnie siły te stają się, jak my to w kabale mówimy, coraz bardziej grube. I wreszcie po przejściu przez kolejne warstwy
pojawiają się jako widzialne i odczuwane przez nas rzeczy, zjawiska i procesy w naszym materialnym świecie. I teraz ostatnia z tych sfer nazywa się vilon, czyli zasłona. Jest to sfera malchut świata Asiya i można powiedzieć, że zasłania ona przed nami wyższe poziomy duchowe. Dopiero pod tą sferą, czy też inaczej w niej, zaczyna się powstawanie świata materii. Vilon, czyli malchut świata Asiya, jak każda inna sfera, również składa się z 10 własnych podsfirot, które w sumie sprowadzają się, jak wiemy, do 5 podstawowych, z których pierwszej, Keteru, zazwyczaj się nie wymienia, bo jest ona zawsze jakby powyżej każdego poziomu. Oraz Chochma, Bina, Tiferet i Malchut. I te 4 sfiry są duchową podstawą świata materialnego. Cały czas jeszcze duchową. I są to Esz, ogień, Maim, woda, Awir, powietrze i powstały z tych 3 Afar, proch, zwany też czasem niezbyt poprawnie ziemią. Jeżeli teraz ten Afar, czyli Malchut de Malchut, Malchut znajdującą się wewnątrz Malchut świata Asiya, także rozdzielimy na 10 sfirot, to wtedy jej 10 sfira, czyli Malchut Afar, jest to już materia, z której zbudowany, albo jak czasem mówią kabaliści, utkany jest nasz materialny świat, kosmos, ciała niebieskie i wszystko, co nas otacza, a także i nasze materialne ciała. Tak więc materialne cząstki pojawiają się w Malchut de Malchut de Malchut, ostatniego z 4 światów duchowych, świata Asiya, który w całości ubiera się tylko na sferę Malchut Adama Kadmon. Można by tutaj próbować ustalać procentowy udział świata materii w całym stworzonym wszechświecie, ale nie ma to żadnego sensu, dlatego że my nie mówimy tutaj o kategoriach ilościowych, lecz jakościowych. I wiemy, że każda wyższa sfera jest jakościową wielokrotnością niższej sfery. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy określić udział materii w całym wszechświecie, to należałoby powiedzieć, że ona nie ma w nim żadnego udziału. Bo o ile świat nieskończoności jest absolutnie pełnym i doskonałym istnieniem, o tyle materia będąca przeciwieństwem tego świata, maksymalnym oddaleniem od Stwórcy, można powiedzieć, że jest po prostu brakiem istnienia. Albo też, mówiąc inaczej, jest to nieskończona liczba w nieskończoność rozdzielających się cząstek, całkowity chaos, po prostu proch, który jest absolutnym przeciwieństwem świata nieskończoności, będącego w pełnej jedności. Mówimy tutaj oczywiście o samej materii, czyli materiale, z którego zbudowany jest materialny świat. Ale na tym wszystko się nie kończy. I materia odgrywa oczywiście w tym wszystkim swoją bardzo ważną rolę. I prawdę mówiąc, jest ona we wszechświecie elementem tak samo niezbędnym, jak wszystkie inne. Jest to tylko taki moment, punkt, w którym oddziaływanie Stwórcy na stworzony przez Niego element rzeczywistości jest ograniczone do niezbędnego minimum, zaledwie tylko podtrzymującego Jego istnienie. Można powiedzieć, że Stwórca w ten sposób stworzył w sobie samym miejsce, w którym Go nie ma. I jak mówi księga Sefer Yetzirah, uformował z pustki rzeczywistość i uczynił swoje niebycie naszym byciem. Pamiętajmy,
że im większe jest rozdzielenie, tym większe jest oddalenie od Stwórcy. A im większe jest połączenie, tym jest do Niego bliżej. Istota tego prochu jest całkowicie przeciwna do światła nieskończoności. Światło nieskończoności jest, jak mówiliśmy, pragnieniem napełnienia stworzeń. Jest czystym, nieskończonym i niepodzielnym świeceniem, emanacją. Natomiast materialny proch jest to nieskończona ilość oddzielnych elementów, które niczego nie emanują, lecz wszystko wchłaniają. I dlatego podstawowe cząstki materii i energii we wszechświecie są dla nas niewidzialne. Jak mówią naukowcy, są one czarne. Ale jednocześnie jest to coś w rodzaju szkieletu, na który jakby ubierają się elementy widzialne i z nich powstaje materialne światło. Albo można też powiedzieć, że całe nieskończone napełnienie wszystkich stworzeń w świecie nieskończoności manifestuje się tutaj w formie całkowitego braku tego napełnienia. Taki jakby negatyw świata. Naukowcy badający materię wiedzą już, że ciemna materia wypełnia cały wszechświat i tworzy taką właśnie strukturę, którą nazywają oni kosmiczną siecią. I wiadomo jest, że ta sieć przypomina do złudzenia strukturę ludzkiego mózgu. Ja przed chwilą nazwałem ją szkieletem. I też nieprzypadkowo użyłem właśnie tego słowa. Czarnej materii jest pięciokrotnie więcej jak widzialnej. Ale nie będziemy się tutaj oczywiście wgłębiać w takie rzeczy. Jak mówi Tora, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I tutaj Tora mówi o iskrach świętości, które upadły w materię, czyli bardzo maleńkie iskierki światła Stwórcy podtrzymujące jej istnienie. I wtedy rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. Cząstki materialne, jak wiemy, po okresie znajdowania się w stanie, który astronomowie nazywają ciemne wieki wszechświata, łączą się i powstają z nich coraz bardziej zorganizowane formy materii. Mgławice, gwiazdy. W gwiazdach powstają pierwiastki ciężkie, z których potem powstają planety i inne ciała niebieskie. W sprzyjających okolicznościach materia organizuje się dalej. Powstają coraz wyżej zorganizowane struktury materii nieożywionej, poziom, który w kabale nazywa się domem nieżywy. Proszę zauważyć, że powstawanie coraz to wyższych form istnienia jest to nic innego, jak pojawienie się coraz to wyższej formy uporządkowania pierwotnego chaosu. Aż w końcu powstaje życie. Na początku pierwotne formy roślinne, potem coraz bardziej rozwinięte. Cały poziom roślinny nazywa się Tzomeach. Potem powstaje poziom zwierzęcy, nazywany Chaj, aż w końcu pojawia się człowiek. Czyli poziom nazywany w kabale Medaber, mówiący. W odróżnieniu od poziomu nieżywego, który nazywany jest także czasem poziomem milczącym. I tutaj, w tym momencie, pojawia się coś, co jest tym wszystkim najważniejsze i dlaczego cała ta ogromna, nieskończona drabina światów została stworzona i istnieje. Pojawia się dusza. Poziom duszy człowieka istnieje w każdym stworzonym świecie, i w każdym ze światów jest to poziom najważniejszy, dla którego wszystkie inne poziomy zostały stworzone i służą temu poziomowi. Wszystkie inne poziomy również znajdują się w każdym ze światów. Z tym, że im wyższy świat, tym bardziej wysoką,
subtelną i bliższą do światła Stwórcy formę przybiera każdy z poziomów. W wyższych światach nawet poziom nieżywy występuje w formie niematerialnej. I tak samo ciało człowieka na każdym z poziomów duchowych ma formę niematerialną. Nie ma tutaj miejsca, żeby dokładnie wyjaśniać takie rzeczy, powiem tylko w skrócie. W kolejnych światach duchowych znajduje się poziom człowiek, składający się tak samo jak człowiek w naszym świecie z ciała i duszy. Jest to kolejno Adam de Asiya, Adam de Yetzira, Adam de Bria, Adam de Acilut i Adam Kadmon. Ich poziomy można opisać w ten sposób, że dusza każdego kolejnego niższego poziomu ubiera się jakby na ciało poziomu wyższego. Czyli, idąc od góry, ciało Adama Kadmon jest duszą Adama de Acilut. Ciało Adama de Acilut jest duszą Adama de Bria i tak dalej. Aż do naszego świata, w którym dusza człowieka jest na poziomie ciała Adama de Asiya. A ciało zbudowane jest z prochu materialnego i jest ciałem śmiertelnym, które po wypełnieniu swojego zadania jako ubranie dla duszy przestaje istnieć. W przeciwieństwie do ciał człowieka na poziomach duchowych, które istnieją wiecznie. Ale wystarczająco o tym. Człowiek zawiera w sobie elementy wszystkich światów, zarówno wyższych, jak też niższych. I jest jedyną istotą, która może posiadać wolną wolę i swoimi czynami może wpływać na inne elementy rzeczywistości. Na całą tą nieskończoną strukturę drabiny rzeczywistości. Oczywiście wpływ ten jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników, o których tutaj też mówić nie będziemy. W naszym świecie człowiek rodzi się z poziomem duszy, który nazywa się Nefesh de Nefesh. I od tego poziomu tutaj, w naszym świecie, dusza człowieka rozpoczyna wędrówkę do swojego doskonałego korzenia w świecie nieskończoności. I jeszcze raz powtórzę, o czym należy pamiętać. Wszystkie światy, oprócz naszego materialnego świata, są to światy duchowe, które nie zajmują miejsca, czasu, ani nie mają żadnych innych parametrów, wymiarów i tym podobne, rozumianych w naszych ziemskich kategoriach. Tak naprawdę ten świat także nie zajmuje miejsca i czasu. To jest tylko odczucie stworzeń. Po drugie, wszystkie światy istnieją jednocześnie i można powiedzieć, że przenikają się wzajemnie. A wszystkie elementy wszechświata oddzielają się od siebie tylko różnicą właściwości. Bardzo ważne jest też, żeby pamiętać, że światy, jak my to mówimy, ubierają się na siebie jakby w dwóch kierunkach. Pierwszy jest w formie igulim, czyli sferycznej, od najbardziej zewnętrznego i najwyższego świata Ein Sof, następnie Adam Kadmon, Acilut, Bria, Yetzira i Asiya, i do naszego świata, który jest najniższy i w samym centrum. Drugi kierunek jest w formie Yosher, prostej. Tak my to nazywamy w Kabale. I jest to kierunek odwrotny. Światło Ein Sof jest w centrum i kolejno na nie ubierają się poziomy Adam Kadmon, Acilut, Bria, Yetzira i Asiya i nasz świat, który tutaj także jest najniższym, ale najbardziej zewnętrznym światem. W ten sposób w każdym ze światów włączone są wszystkie inne światy. Mówiłem już o tym, ale powtarzam jeszcze raz,
Dlatego, że każdemu człowiekowi, któremu udaje się zrozumieć i zobaczyć tę strukturę, otwiera się jednocześnie bardzo duże zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje cała rzeczywistość. I mówię to nie tylko dlatego, że gdzieś to przeczytałem. Tak więc to nie do końca tak jest, że kiedy kabalista mówi, że ten materialny świat jest niski, brudny, najgorszy ze światów i tym podobne, to oznacza, że żyjemy w jakimś zapomnianym przez Boga, bezwartościowym, jak to się mówi, łez padole. Kiedy w kabale mówi się ten świat albo świat materialny, to rozumie się pod tym życie w egoistycznym pragnieniu otrzymywania napełnienia dla siebie, które jest skrajnie oddalone od czystego pragnienia oddawania Stwórcy. Czyli mówimy tutaj o tym najniższym wewnętrznym kręgu Igulim i najbardziej zewnętrznym kręgu Joszer. Ale tak naprawdę każdy, nawet najmniejszy detal rzeczywistości składa się z 10 sfirot i zawiera w sobie elementy wszystkich światów. Także i w każdym z nas, w każdym człowieku, zawarte są wszystkie światy. Mało tego, człowiek jest tym, co łączy wszystkie światy razem. Jak mówi stara kabalistyczna prawda, człowiek to mały wszechświat. Każdy z nas ma swój własny poziom odczuwania świata nieskończoności i światów Adam Kadmon, Acilut, Bria, Jecira i Asija. A poziom ich odczuwania i to, na jakim poziomie człowiek się znajduje i jakie światło z jakiego poziomu odczuwa, zależy od tego, jakie podobieństwo osiąga do każdego ze światów we właściwościach. I nie wierzcie nikomu, kto próbuje wam wmówić, a są tacy, w tym też i w cudzysłowie mówiąc nauczyciele kabały, że jesteście w jakimś ciemnym świecie pod Machsonem, a świat duchowy jest gdzieś wysoko poza waszym zasięgiem. I jedyne, co was może uratować, to słuchać jego, bo on już ponad tym Machsonem jest i może was tam zabrać. Oczywiście za odpowiednią opłatą. To wszystko nieprawda. Każdy człowiek ma swój poziom duchowy. Każdy ma swój własny poziom świętości. Każdy człowiek, nawet największy zbrodniarz, nawet jeżeli jest to bardzo maleńka iskierka światła otoczona mnóstwem zasłaniających ją klipot, czyli takich skorup, zasłon. Ale w każdym człowieku, w każdym z nas ona jest. W każdym człowieku jest dobry początek i zły początek. I tylko od nas zależy, w którym kierunku będziemy podążać. Czy będziemy podążać w kierunku światła, czy w kierunku prochu. Było wielu wielkich kabalistów, którzy osiągali bardzo wysokie poziomy postrzegania duchowego, będąc jednocześnie zwyczajnymi ludźmi żyjącymi tu, na ziemi. I nadal na ziemi tacy istnieją. Jest także bardzo wielu ludzi, którzy nie są kabalistami, a są na bardzo wysokich poziomach, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Pamiętajmy, że nigdy nie wolno oceniać poziomu innego człowieka, ani nawet naszego własnego, bo tak naprawdę to tylko Bóg wie, jaki on jest. A nasze oceny i kryteria, na podstawie których oceniamy, te wszystkie nasze poglądy, wierzenia, choćby nie wiem, jak mądre i wielkie nam się nie wydawały, to czymże one są w porównaniu do tej nieskończonej potęgi stworzonej w mądrości Stwórcy, o której przed chwilą mówiłem. Każdy z nas w swoim życiu spotyka często człowieka, czy też w ogóle jakąkolwiek istotę,
która według jakiegoś tam naszego ziemskiego kryterium, obojętnie którego, wydaje nam się niższa i gorsza od nas. W jakiejkolwiek formie. Może to być na przykład leżący pod sklepem alkoholik, albo zwierzę, które zjadamy. Może to być arabski terrorysta, albo jakiś człowiek, który wierzy w jakieś, naszym zdaniem, bzdury, zamiast w moją oczywiście, bo jakby inaczej, jedyną i słuszną wiarę. Albo po prostu ten głupi, złośliwy sąsiad, albo całe niezliczone mnóstwo innych postaci. Zadajmy sobie teraz pytanie, skąd ta istota się wzięła? Mówiłem na początku, że wszystko, co istnieje we wszystkich światach, wychodzi ze świata nieskończoności, gdzie znajduje się w swojej doskonałej postaci, całkowicie zlanej w nieskończonej jedności ze światłem Stwórcy. A skoro tak, to skąd tu nagle pojawia się coś, co jest gorsze ode mnie? Skąd się to wzięło? I dlaczego pojawia się teraz przed moimi oczami jako coś gorszego ode mnie, skoro dokładnie tak samo jak ja wychodzi z doskonałej nieskończoności, gdzie nie ma gorszych i lepszych? Kim tak naprawdę jest ten człowiek czy ta istota i dlaczego ja widzę to jako coś gorszego ode mnie? I czy naprawdę jest gorsze? Myślę, że każdy z Was może sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Wystarczy, moi drodzy, spróbować choć odrobinkę unieść się ponad ten materialny, egoistyczny świat z jego materialnym systemem wartości. A można wtedy zobaczyć prawdziwą wartość wszystkich rzeczy. Jak to powiedział jeden z kabalistów, ujrzałem odwrócony świat. Ale będę już powoli kończył to spotkanie. Dodać jeszcze muszę, że my, opisując te wszystkie światy, posługujemy się terminami czasowo-przestrzennymi. Dlatego, że jest to po prostu jedyny sposób, w jaki możemy je opisać. Natomiast zrozumienie prawdziwej natury rzeczywistości duchowej, nawet w niewielkim stopniu, jest, jak już mówiłem wcześniej, bardzo trudne. Ważność i przyczynowo-skutkowa kolejność elementów nie wszędzie jest taka, jak nam się wydaje, że być powinna i taka, jak my to przedstawiamy. Ale zrozumienie tego w pełni jest po prostu niemożliwe bez osiągnięcia realnego odczuwania tych poziomów. I na koniec dodam jeszcze, że wszystko, o czym mówiłem, o każdym detalu tej całej drabiny rzeczywistości, było tylko bardzo ogólnym dotknięciem tematu. I wszystko to w każdym miejscu wymaga jeszcze dokładnego rozwinięcia, wyjaśnienia i sprecyzowania. Czego tutaj oczywiście zrobić nie jestem w stanie. Poza tym ja, oczywiście tak samo jak my wszyscy, także jestem tylko początkującym uczniem w tej mądrości. I bardzo możliwe, że w jakimś miejscu tego mojego opisu pomyliłem się, może o czymś zapomniałem, albo użyłem niewłaściwych określeń i tym podobne. Ale myślę, że ten ogólny zarys, o który mi chodziło, ogólnie przedstawiłem poprawnie. Źródła kabalistyczne na tysiącach stron tekstów opisują w sumie bardzo niewielką część stworzonej rzeczywistości i to tylko w zakresie dotyczącym tego, co otrzymują od niej dusze. A tak naprawdę cała ta rzeczywistość jest po prostu nieskończona. Ale my niestety jesteśmy ograniczeni czasem, przestrzenią i żyjemy w świecie, jak powiedział poeta, rzeczy twardych i kanciastych. Dlatego na tym momencie zakończymy. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.